ulicy przy ulicy Wólczańskiej 43 w Łodzi zawaliły się stropy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo budynek jest pustostanem. Do tego zdarzenia doszło około 2 w nocy. Na miejscu była straż pożarna i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Bogdan Wielanek. Weszliśmy do środka, stwierdziłem rzeczywiście, że w jednym z pomieszczeń zawaliła się belka stropowa. Wyglądało to z zewnątrz groźnie, ze środka troszkę mniej. Zaleciłem administratorowi, który przyjechał, żeby raz usunął tą belkę z oparcia na ścianie zewnętrznej i dwa, żeby zabezpieczył, podejrzewam, jednotonowy piec kaflowy, który stał na górze. W wyniku tego zdarzenia nie stwierdziłem żadnego zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich kamienic. W związku z tym nie podjąłem żadnych czynności związanych czy z ewakuacją, czy z wyprowadzką mieszkańców. O zdarzeniu służby zostały poinformowane przez lokatorów pobliskiej kamienicy. Po pierwszej w nocy sąsiad zaalarmował, że runął strop, więc wezwaliśmy straż. No i okazało się, że tam gdzieś jest dziurawy dach, przecieka woda. Ze strychu przez trzecie piętro runęła cała belka. Nie można wejść w ogóle, no bo to policja była, straż była i oni tam niby zabezpieczyli. A to jest kolejny taki przypadek. W piątek podczas prac rewitalizacyjnych zawaliło się skrzydło kamienicy przy Rewolucji 29 w Łodzi. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego na razie wstrzymał pracę przy remoncie budynku.